W Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej cyklicznie pojawiają się spotkania z politykami. Przed drugą turą wyborów na prezydenta Łodzi do szkoły przybył Jerzy Kropiwnicki. Na spotkaniu tym nie pojawił się kontrkandydat naszego gościa, Krzysztof Jagiełło. Dyskutowano przede wszystkim o problemach naszego miasta i o przyszłości Łodzian. Czego oczekujesz po spotkaniu z Jerzym Kropiwnickim? Chciałam się coś więcej dowiedzieć o drugim z kandydatów na prezydenta Łodzi. Konferencja rozpoczęła się od krótkiego wywiadu przeprowadzonego przez studenta drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Marcina Jasiaka. Następnie zadawano pytania z sali. Zgromadzeni nie mieli niestety szansy do porozmawiania z obydwoma kandydatami. Na spotkanie nie przybył Krzysztof Jagiełło. Dlaczego? Zapytaliśmy jednego z organizatorów konferencji. Bartek Pawlak, organizator dzisiejszej konferencji. Czy były problemy ze sprowadzeniem kandydatów do naszej uczelni? Nie było problemów ani na tą debatę, ani na tą, która odbyła się 2 tygodnie temu. Nawet 2 tygodnie temu spytaliśmy już kandydatów, czy przyjdą, jeśli przejdą do drugiej tury, i zgodzili się z ochotą, że przyjdą. No niestety przyszedł tylko jeden. Dlaczego na spotkaniu nie pojawił się Krzysztof Jagiełło? Sami trochę jesteśmy tym zaskoczeni, ponieważ jeszcze w piątek, kiedy rozmawialiśmy, mówił, że przyjdzie. A dziś rano dostaliśmy wiadomość, że niestety nie będzie mógł przyjść. Wiadomo, dzisiaj jest Leszek Miller w Łodzi i chyba musi być razem z premierem. Podczas spotkania zostały przeprowadzone prawybory wraz z ankietą, podczas której zebrani odpowiadali na pytania, jakie cechy powinien posiadać idealny prezydent. Okazuje się, że idealny kandydat m.in. powinien mieć 20-30 lat, być mężczyzną i mieć najlepiej wykształcenie ekonomiczne. A wyniki praw wyborów przedstawiały się następująco. Anna Jabłońska, przewodnicząca komisji skrutacyjnej. Czy były problemy z policzeniem głosów? Nie, wyniki podaliśmy bardzo szybko. Dużo osób wzięło udział w prawyborach? Tak, głosowało 105 osób, z tego 5 głosów było nieważnych. Kto wygrał prawybory? Jerzy Kropiwnicki to był 74%. Na koniec takie pytanie. Czy Żydzi są ludźmi? Studenci pytali o szansę rozwoju Łodzi i nowe miejsca pracy. Interesowało ich także, czy w Łodzi utrzymane będą dotychczas organizowane imprezy, takie jak Parada Wolności i Festiwal Czterech Kultur. Panie ministrze, ja mam takie pytanie. Jerzy Kropiwnicki podzielił się również ze studentami swoimi zainteresowaniami i pasjami. Na koniec otrzymał duże brawa. Jesteś zadowolona, że przyszłaś na tę debatę? Nie żałujesz czasu? Jestem zadowolona, że miałam okazję wysłuchać tych wszystkich obietnic i zorientować się mniej więcej, jak to wygląda.